Kompromitacja Manchester United. Cristiano Ronaldo po meczu zaatakował kibica. Koledzy z klubu wspierają Jakuba Modera. Dla niego pokonali nawet Arsenal. Tottenham wysoko zwyciężył z Aston Villą, a Chelsea zdemolowała Southampton. Siemano, witam was, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze na temat. Między innymi o golu Lewandowskiego i Rafale Gikiewiczu, który uważa, że powinien być powołany do reprezentacji Polski. Sędzia ośmieszył się w meczu Lecha z Legią. VAR raz działa, a raz nie działa. Juve odmieniło losy spotkania. Atletico Madryt przegrało z Majorką. Kibice niemiłosiernie wygwizdali Garetha Bale'a, a Paris Saint-Germain urządziło sobie trening w spotkaniu ligowym. Neymar, Kylian Mbappé i Leo Messi z hat-trickami. Pod wczorajszym filmem zostawiliście ponad 6000 łapek w górę. No jak na nasz kanał, to naprawdę genialny wynik. Ja zazwyczaj nie mówię tutaj o jakichś progach łapek czy wymaganiach, ale jeżeli tutaj zostawicie 11 tysięcy łapek w górę, to na święta przygotujemy Q&A, o którym wiele razy pisaliście. Ja o tym Q&A już wiele razy mówiłem, ale może tym razem uda się nagrać. A teraz zapraszam do oglądania. Niedzielę rozpoczęliśmy od kolejnej w tym sezonie kompromitacji Manchester United. Przegrali 1-0 z Evertonem, który w tym momencie walczy o utrzymanie i jest ledwo ponad tą strefą spadkową. Bramka padła w pierwszej połowie po rykoszecie, o ironię, od Harry'ego Maguire'a. Ten typ jest naprawdę jakiś pechowy. Jest to już kolejny mecz, gdy coś złego się dzieje, to on jest w to zamieszany. Na boisku obecny był również Cristiano Ronaldo. Jego występ pozostawmy bez komentarza i tak nic pozytywnego nie powiemy. Jedyną akcją, z powodu której po tym meczu jest o nim głośno, to fakt, że zaatakował kibica, gdy schodził do szatni. Wytrącił telefon jednemu z kibiców Evertonu, który filmował go po porażce. Jedna z najzabawniejszych chwil tego meczu to była ta z udziałem, dokładnie tak, Harry'ego Maguire'a. Kapitan United postanowił zgłosić sędziemu zagranie ręką. Rzecz tym, że to Nemanja Matić dotykał piłki, czyli jego kolega z drużyny. W tej chwili z taką formą i dyspozycją piłkarzy United walka o top 4 nie jest realna. Myślę, że kibice United, w tym także i ja, powinniśmy z nadzieją patrzeć na tabelę i pozycję Manchesteru, która da im awans do jakichkolwiek europejskich pucharów. Przed meczem Arsenalu z Brighton bardzo fajnie zachowali się piłkarze MEF. Każdy z nich wspiera Jakuba Modera, który ostatnio nabawił się kontuzji i w tym sezonie na pewno już nie zagra. Nie wiadomo, czy w ogóle uda mu się pojechać na mundial, choć bardzo mu tego życzymy. Jego koledzy z klubu wyszli na rozgrzewkę przed meczem w koszulkach z nazwiskiem Moder i numerem 15. Brighton ten mecz wygrało 2-1. Komentatorzy Canal Plus podali, że była to pierwsza w historii wygrana Brighton w kwietniu w rozgrywkach Premier League. A co do piłkarzy kanonierów, to mają czego żałować. Mogli wykorzystać potknięcie się United i oddalić się od nich na 6 punktów, ale to się nie udało. Przegrali drugi mecz z rzędu. Natomiast czwarte zwycięstwo z rzędu zaliczyli piłkarze Antonio Conte. 4-0 rozbili Aston Villa, a genialne spotkanie rozegrał Son. Koreańczyk zaliczył hat-tricka, dzięki czemu w tym ligowym sezonie na swoim koncie ma już 14 bramek. Tym samym wyprzedził swojego kolegę z drużyny, Harry'ego Kane'a. Wczoraj po prostu wszystko im wychodziło i w 100% zasłużyli na wygraną. Całe spotkanie na boisku spędził także Matty Cash. Polak ostatnio podpisał nową umowę z obecnym klubem, co jasno dało do zrozumienia, że jego transfer do Atletico Madryt po prostu upadł. A wczoraj te doniesienia potwierdziła także hiszpańska marka. Lepszej reakcji na porażkę w Lidze Mistrzów z Realem Madryt Chelsea chyba mieć nie mogła. Wczoraj w lidze zdemolowali Southampton 6-0. Już po 31 minutach tablica wyników wyświetlała wynik 4-0. Po zmianie stron piłkarze Thomasa Tuchela się nie zatrzymali i starali się o kolejne bramki. Dwie bramki zdobył Timo Werner oraz Mason Mount, a po jednym trafieniu zaliczył Alonso oraz Kai Havertz. Słaby występ zaliczył Jan Bednarek. No przy takim wyniku to oczywiście żadne zaskoczenie, ale dodam, że jako jedyny na boisku obejrzał żółty kartonik. Chelsea tym samym wysłała bardzo mocny sygnał do Madrytu. Rewanż na pewno będzie niesamowicie interesujący. Skromną wygraną w Bundeslidze zaliczył Bayern Monachium. 1-0 pokonali Augsburg, a jedyną bramkę w tym meczu zdobył Robert Lewandowski. Pokonał on innego Polaka, broniącego bramki rywali, czyli Rafała Gikiewicza. Bramka padła z rzutu karnego dopiero w 80 minucie. Trzeba oddać Gikiewiczowi, że gdyby nie on w tym meczu, to Bawarczycy wygraliby znacznie wyżej. Zagrał świetny mecz, gratulujemy. W pierwszej połowie dwójka Polaków starła się w polu karnym. Lewy trafił kolanem w głowę Gikiego. Na całe szczęście nic poważnego się nie stało. Po tym meczu bramkarz Augsburga zabrał również głos w sprawie swojej gry w reprezentacji Polski. Jak wiecie, Czesław Michniewicz go nie powołał, a na co Gikiewicz na pewno liczył. Uważa, że zasługuje na grę w reprezentacji. Zagrałem 70 meczów z rzędu w Bundeslidze. Dla mnie argument, że ktoś jest młodszy, perspektywiczniejszy, to możesz wyrzucić za siebie i nogą przydeptać. Bartek Drągowski na dzień dzisiejszy nie gra. Ja gram. To powinna być hierarchia. To, że ktoś jest perspektywiczniejszy,
to w Augsburgu dziś nie gra, tylko grają najlepsi. W każdym razie wątpliwa jest jego pozycja wśród innych piłkarzy z naszej reprezentacji, bo chyba nie tyle co kolejni selekcjonerzy, ale sami zawodnicy są nieprzychylnie nastawieni do Gikiewicza. Ostatnio Kamil Glik podał takiego tweeta. Bramkarz Olimpii wskoczył właśnie w hierarchii bramkarzy przed Rafała Gikiewicza. Brawo! W naszej polskiej lidze byliśmy świadkami prestiżowego pojedynku. W Poznaniu Lech zmierzył się z Legią Warszawa. Oba kluby podzieliły się punktami, padł wynik po jeden. Zdecydowanie takiego rezultatu mogą bardziej żałować gospodarze, bowiem powinni w końcówce tego meczu mieć rzut karny. Rose na nagraniach ewidentnie wykonuje ruch ręki do piłki, przez co blokuje groźne uderzenie, które zmierzało do bramki Legii. Szkoda, że VAR na to nie zareagował, gdyż w mojej opinii jedenastka dla Lecha w ostatniej minucie doliczonego czasu gry należała się jak psu buda. I to, że jej nie było, to jakieś nieporozumienie. Jak ma być dobrze, jak w naszym kraju ma się rozwijać piłka, skoro na tak wysokim poziomie sędziowie popełniają tak karygodne błędy? Chwilę wcześniej Legia straciła jednego z piłkarzy, który wyleciał za takie zagranie. No i całe szczęście tym razem arbiter podjął dobrą decyzję. Okazało się, że VAR działa. Rywalizacja odbywała się także na włoskich boiskach. Tam Inter 2-0 pokonał Hellas Verona. Nie odpuszczają i gonią AC Milan, który w tym momencie lideruje w tabeli. Natomiast kibice Starej Damy musieli drżeć o wynik swoich ulubieńców, bowiem Juve przegrywało z Cagliari od 10 minuty. Mogli wyrównać niedługo później. Piłka po uderzeniu Luki Pellegriniego trafiła do siatki, ale gola nie było. Powodem była obcierka od Adriana Rabiot, który zmienił tor lotu piłki. Arbiter uznał, że w tej sytuacji Francuz zagrał piłkę ręką, choć jak widzicie, miał ją przy ciele. I pomyślcie sobie teraz o tym, co stało się w meczu Lecha i Legii. No to jest po prostu jakiś kuriozum. A wracając do meczu Starej Damy, to wygraną dał Wlachowicz po trafieniu w 75 minucie. Czy Atletico Madryt szykuje się na mecz rewanżowy z Manchesterem City i we wczorajszej rywalizacji z Majorką postawili na rezerwy? No nie do końca. Zagrała pierwsza jedenastka. Suarez, Griezmann, Koke, Kondogbia, Oblak czy Carrasco, a i tak przegrali. Mecz zakończył się wynikiem 1-0, co jest wielkim zaskoczeniem. Gdyby było tak, jak powiedziałem, że pojawili się w składzie rezerwowym, a ich głównym celem w ostatnich dniach jest przygotowanie się na rewanż City, to miałoby to jakikolwiek sens. A tak prawdopodobnie odpadną z Champions League i przegrali bardzo ważny mecz w kontekście europejskich pucharów. Problemów z pokonaniem rywali nie mieli piłkarze Carlo Ancelottiego. 2-0 zwyciężyli z Getafe. W ostatnim meczu z Chelsea hat-tricka zdobył Karim Benzema i nie próżnował także w meczu ligowym. Po 180 sekundach już trafił, ale z powodu spalonego arbiter tego gola nie uznał. Ostatecznie Francuz na listę zdobywców bramki się nie wpisał. Trafił za to Casemiro oraz Lucas Vazquez. Na kwadrans przed zakończeniem tego meczu na placu gry pojawił się Gareth Bale, a kibice przywitali go niesamowitymi gwizdami. Ostatnio na dziś informacją będzie ta z Francji. Chciałem powiedzieć z Paryża, ale bym skłamał, bowiem to w meczu wyjazdowym Paris Saint-Germain urządziło sobie trening. Pokonali Clermont Foot 6-1, a każdy z trójcy ofensywnej Paris Saint-Germain, czyli Leo Messi, Neymar i Kylian Mbappé, mogą pochwalić się zdobyciem hat-tricka. Ale spokojnie, nic się nie zmieniło. Argentyńczyk do siatki rywali nie trafił, tylko 3 razy w tym meczu asystował. Za to po 3 bramki we wczorajszej rywalizacji zdobyli Kylian Mbappé oraz Neymar. To już chyba pewne, że w tym sezonie zwycięstwa w lidze nikt im nie odbierze. Nad drugą drużyną mają 15 punktów przewagi. No i standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. W Premier League Brentford zagra z West Hamem, Leicester z Crystal Palace, Norwich z Burnley, a o godzinie 17:30 prawdziwy hit Manchester City vs Liverpool. To prawdopodobnie będzie mecz o to, kto w tym sezonie wygra ligę. W Hiszpanii Levante zagra z FC Barceloną, w Bundeslidze RB Leipzig powalczy z Hoffenheim, w Serie A Napoli kontra Fiorentina, Sassuolo vs Atalanta, a Torino podejmie AC Milan. Natomiast w polskiej ekstraklasie Warta Poznań zagra z Krakowią, Wisła Kraków Górnik Zabrze, a do Częstochowy na mecz z Rakowem uda się Śląsk Wrocław. Na dziś to już koniec, bardzo dziękuję, że oglądałeś czy też oglądałaś do samego końca. Każdego z Was zachęcam do ocenienia tego filmu, ale także do subskrybowania naszego kanału. Koniecznie pamiętajcie, aby ocenić ten film, jeżeli wbijemy 11 tysięcy, to nagrywamy Q&A. Ja oczywiście zachęcam także do obejrzenia innych filmów, na przykład tych, które w tym momencie pojawiły Ci się na ekranie. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!